Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jest taki dom w Myślenicach, który przed 6 grudnia załadowany jest cały prezentami. Jest taka osoba, która te prezenty zbiera, a później wszystkie rozdaje, niosąc uśmiechy na twarzach, a nawet łzy wzruszenia. Niestety to nie mój dom, ale zapraszam Was do środka. I chyba nikogo nie zdziwi widok, że jest to Dorota Ruśkowska. Witam. Pani Doroto, już w najbliższych dniach zobaczymy efekt finalny, czyli jak te prezenty trafiają do chorych, między innymi z myślenickiego szpitala. Ale ja chciałabym zapytać, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, aby to wszystko zebrać, poukładać, posortować i zapakować, żeby wszystko było gotowe na ten dzień, kiedy jedziecie i kiedy rozdajecie uśmiechy na twarzach pacjentów? No, zaczynamy już w listopadzie, naprawdę, ja to sama pakuję. Oczywiście my mamy wolontariuszy, którzy później pomagają mi te ciężkie już paczki włożyć w opakowania zbiorcze, bo mi już poszczelały naczynia w krwionośne w rękach. Więc jakby tutaj już fizycznie, zapominając o PESEL-u, widzę, że muszę liczyć na jakąś pomoc i tych młodych ludzi mam, którzy przychodzą i na sygnał jest gotowe, sortujemy, układamy w paczkach. Zaczynamy już w listopadzie, absolutnie. I właściwie ta akcja się odbywa tak z serca, ludzie już wiedzą, oni już przynoszą. To wygląda tak, że ja otwieram rankiem drzwi albo przyjeżdżam po jakichś zajęciach późno wieczorem, coś jest pod drzwiami, ja nie mogę wejść. Nie wiem kto to przyniósł, bo oni jakby się z tym nie afiszują. Znaczy mam takich też darczyńców, o których wiem, że oni przynieśli prezent, bo zostają mnie w domu, udaje się im. Tutaj właściwie ta od listopada praca trwa 20 godzin z 4 godziną przerwą na sen, no bo to wszystko trzeba ładnie posortować i jakoś z rozmysłem to poukładać, żeby potem logistycznie dobrze to rozwiązać i rozwieźć to właściwie do szpitali. No właśnie, mówi pani, że układa to pani sama, że sama pani pakuje, ale o jakiej ilości my mówimy? Boskie zawrotnej, po prostu zawrotnej. Ja chyba nie jestem w stanie teraz obliczyć, ile tych paczek naprawdę jest. Wiadomo, że co roku 3 szpitale, plus bezdomni, plus ubodzy. Tych ubogich domów nam przybywa. Oczywiście ja zawsze mówię, że to nie jest tylko taka do końca jakaś moja robota. Ja mam świetnych wolontariuszy i takich liderów, którzy idą, penetrują środowisko i mówią, tam jest 7 dzieci. Od 4 lat do 14. Więc wiadomo, że czasami nie mam takich jakichś prezentów dla 14-latków, chociaż w tym roku starosta mi takie podarował, więc mogliśmy to przekazać. Ale próbujemy spełniać marzenia tych dzieci, więc jeżeli coś jest to takiego, no to jakby wcześniej przed Mikołajem jeszcze trafia do tych dzieciaków, żeby mogli się cieszyć, bo pewnie w Mikołaja do tych biedersków nic nie dojdzie, więc tutaj to wygląda tak, że tak przywozimy, wywozimy, przywozimy, wywieziemy. Już moi sąsiedzi kiedyś powiedzieli, że Chryste, my już nie nadążymy tego pilnować, bo oni, Bogu im za to dzięki. Nie, dziękuję im za to bardzo, bardzo, że pilnują jednak tego, co ktoś na tym ganku zostawi. Nigdy nic nie zginęło i oby tak dalej było. Czy możemy teraz się przejść po tym domu i pokazać ogrom tej akcji? Jeżeli wam się uda, no tutaj właściwie jedynym wolnym miejscem jest moje łóżko do spania, które mi jeszcze zostało. Odzież, którą biorę codziennie i rankiem zakładam i łazienka. Tak naprawdę wszystko jest zajęte, cały dom jest w prezentach. A teraz zobaczcie Państwo, jakie emocje towarzyszyły Mikołajowi dla chorych w Myślenickim Szpitalu w roku 2017. Thank you.
dzisiejszym, choć to szpital, to jednak taka radosna nowina. Ktoś przyniósł prezent. Jak się pan z tym czuje? No to jest coś pięknego naprawdę, wzruszającego. Bym się popłakał wręcz. Coś pięknego, no. Nic więcej dodać ani ująć. No. Jesteśmy w ogóle strasznie zaskoczeni i strasznie zachwyceni. To tak pięknie zorganizowane, że naprawdę, nie wiem, człowiek ma podziękować za to naprawdę. A proszę powiedzieć, jakie emocje towarzyszą właśnie otrzymaniu prezentu? Jak to jest? No wie pani, w ogóle jestem zaskoczona tym wszystkim, bo cudownie jest to zorganizowane wszystko, naprawdę. To tak się wzruszyłam strasznie, w ogóle jak się to słyszy kolędy i w ogóle, nie no, jest przeżycie. Jeszcze zwłaszcza tak świeżo po porodzie, bo wczoraj urodziłam. Naturalnie, więc wszystko jest okej, oby tak dalej. Jestem zaskoczona tak naprawdę, ale synek też ma akurat na imię Mikołaj, wczoraj się urodził, ale naprawdę jestem zaskoczona. Pierwszy raz drugie dziecko, ale pierwszy raz coś takiego mnie spotyka w szpitalu. Myśli pani, że to jest cenna inicjatywa? Tak, bardzo cenna. Naprawdę. Jeśli chodzi też o oddziały takie noworodków czy dziecięcy, co jest na parterze, bardzo super inicjatywa. Co dla pana znaczy to, że właśnie podarunki przychodzą do pana, chociażby w szpitalu, w takim specjalnym miejscu? No to jest naprawdę budujące. Zastanawiam się, skąd te pieniążki, bo to przecież trzeba było zdobyć wszystko. Jarku, od kilku lat bierzesz udział w tej szczytnej akcji jako montażysta, jako operator. Proszę powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy muszę przyznać, że faktycznie od kilku lat miałem przyjemność uczestniczyć z Dorotą w tej szczytnej akcji, jaką jest rozdawanie prezentów chorym lub też osobom znajdującym się w szpitalu. Rok temu właśnie mój tata przebywał tutaj w szpitalu. Tata też nie miał łatwego charakteru i wiem, że on nie przyjmował też prezentów od nas. Zawsze uważał, że to niepotrzebny wydatek. Jednak tu, kiedy otrzymał prezent, ja filmując go zobaczyłem w nim radość, uśmiech, był zadowolony, widziałem tą wdzięczność w jego oczach. Tego dnia miał wyjść do domu, jednak stało się inaczej i zmarł 23 grudnia. I wiem, że to był ostatni prezent, który otrzymał właśnie przed swoją śmiercią i wiem, że dla niego znaczyło to bardzo wiele. Tak samo widząc te osoby tutaj w szpitalu, wiem i wiem, że bliscy tych osób naprawdę są wdzięczni za zaofiarowany dar, i bo to nie tylko prezent, nie, liczy się gest i liczy się to, że ktoś pamięta o tych osobach. I Dorota, dziękuję ci za to. Radość, wzruszenie i wdzięczność to trzy słowa, które podsumowują dzisiejsze spotkanie w Myślenickim Szpitalu. Wdzięczność tym, którzy zechcieli wolontaryjnie wziąć udział w tej akcji i wdzięczność tych, którzy prezenty w dniu dzisiejszym otrzymali. O, niech żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Co ci Mikołaj powiedział? Żeby był zdrowy. Widzieliśmy, że wizyta świętego Mikołaja u pani wywołała bardzo dużą radość, bardzo duży entuzjazm. Bardzo, jak najbardziej. Nawet zadzwoniłam do rodziny, do domu, żeby posłuchali, jak Mikołaj śpiewa, jak śpiewają aniołkowie, i bardzo wszyscy machają, bardzo, bardzo jestem wzruszona.
Z reguły mikołajki kojarzą się z tym, że prezenty dostają przede wszystkim najmłodsi. Zaskoczona jest pani, że również do pani tutaj w Myślenickim Szpitalu Mikołaj zawitał? Bardzo, bardzo zaskoczona i takie piękne prezenty. Proszę zobaczyć, jakie duże. Piękne, bardzo jestem zaskoczona, bardzo. Nawet mi głos załamuje. Oby tamtym Mikołaj temu Mikołajowi nieba przychylił. Trzy i cztery. Jeszcze raz. Panowie, wesołych Wesołych Nowych Świąt. Pana oraz kolegów tutaj w sali leżących w Myślenickim Szpitalu również odwiedził dzisiaj Święty Mikołaj. Jakie reakcje pana, kiedy przyszedł właśnie ten sympatyczny staruszek do panów? No byliśmy mile zaskoczeni, bo takiego prezentu jak na Święta Mikołaja my się nie spodziewali. Czy w ten sposób można szybciej dzięki temu dojść do zdrowia? No jak mówią nasi prarodzice, że śmiech i uciecha to zdrowie, więc chyba nam to pomoże. Jesteście jednymi z tych wolontariuszy, o których mówiła Dorota, że od kilku lat włączacie się w tę akcję pomocy i rozdawania prezentów w Mikołajki. Dlaczego? No z uwagi na to, że to są to niesamowite wyrażenia, chęć pomocy, ci ludzie po prostu oczekują, że przyjdziemy tutaj każdego roku i za każdym razem, kiedy tu jesteśmy, wydaje mi się, że towarzyszą nam nowe uczucia i jest to po prostu piękne, no, ta ich radość, oczy, uśmiechy, to wszystko po prostu sprawia to, że nas tutaj ciągnie jeszcze raz. To nas ładuje energią na kolejny rok tak naprawdę. To są takie przeżycia, których po prostu oczekujemy. Ja też nie wyobrażam sobie grudnia bez wizyty w szpitalu tak naprawdę. Dorota Ruśkowska nie zwalnia tempa, bo zbiera też prezenty na Dzień Dziecka i na różne inne akcje, więc ten dom chyba nigdy nie jest pusty, prawda? Jeszcze bardzo, bardzo chcę zorganizować transport odzieży, zabawek, książek, środków opatrunkowych, żywności i wysłać to na Ukrainę. Zobaczymy, czy nam się to uda. Może mi ktoś pomoże. Żeby jakiej pomocy potrzebujecie? No na pewno będziemy potrzebować odzież, zabawki, żywność. Tam jest bieda taka, która tak piszczy, że sama się tej swojej biedy boi, więc chcielibyśmy, żeby tam też ukierunkować. Cieszę się bardzo, że jakby bezdomni, którymi się dotąd opiekowaliśmy przy okazji współpracy z Fundacją Ojca Pio, mają, że tak powiem, nowych darczyńców, bo komenda wojewódzka w Krakowie, ci wspaniali policjanci, na których tak się psioczy, zorganizowali zbiórkę odzieży i to bardzo porządnej odzieży. I oni to już transportowali. Wiem, że następny transport idzie 15 dla bezdomnych w Krakowie, głównie mężczyzn. Wiem, że organizują się, zbierają pieniądze i jeszcze będą chyba słodycze zawozić, więc cieszę się, że jakby ja mogę się ukierunkować na Ukrainę, gdzie te potrzeby tam są takie ogromne. Natomiast oni mnie odbarczyli ze zbiórki odzieży dla bezdomnych, którzy są pod opieką Fundacji Ojca Pio. Nie wiem, jak to będzie jeszcze z żywnością, dlatego że wiele osób deklaruje, że chciałaby przekazać żywność bezdomnym. Na święta każdy sobie o nich przypomina, więc tak sobie pomyślałam, że z początkiem roku, jak się już odkopię, posprzątam trochę ten dom i na nowo będę mogła z niego stworzyć jakiś taki tymczasowy magazyn, no to pewnie będziemy zbierać, bo to też i Wiedeń się chce do tego włączyć, będziemy zbierać artykuły spożywcze, no i przekażemy im, żeby mieli co jeść też po świętach, ich trzeba karmić cały czas, o tym nie zapominajmy. Ja bym miała ogromną prośbę jeszcze do ludzi, jeżeli ktoś będzie taki wspaniały i drodzy Państwo, macie termosy, idzie zima, zapowiadają ogromne śniegi, termos jest czymś, co jest namiastką ciepłego domu, żeby ten bezdomny mógł sobie nalać gdzieś tej herbaty, napić się na tej ławce pod mostem, sami oglądacie w telewizji, co się dzieje. Więc apeluję do Was,